Z wielką radością dzisiaj witamy w Łowiczu pana wojewodę, ponieważ no, w dniu wczorajszym premier Mateusz Morawiecki ogłosił program, w wyniku którego jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju będą bogatsze o 500 milionów złotych. Rząd nasz już na początku w budżecie państwa przeznaczył ten cel na budowę dróg lokalnych 800 milionów. W tej chwili okazało się, że zapotrzebowanie płynące z gmin jest tak duże, że postanowiliśmy zwiększyć tę pulę o 0,5 miliarda i stąd nowy program na to, żeby rzeczywiście do końca roku za te 0,5 miliarda gminy pobudowały drogi w całym kraju. Jest mi niezmiernie miło, że skoro w dniu wczorajszym pan premier to ogłosił, w dniu dzisiejszym, w godzinach rannych, pan wojewoda ogłosił to w Łodzi, a tu w Łowiczu i pod Łowiczem byliśmy chwilę wcześniej. Również przyjeżdżamy do państwa i jako pierwsi będziemy tutaj beneficjentami tej radosnej wiadomości o tym, że środki te trafią również do Łowicza.